Witam wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że już jesteście gotowi. Po króciutkiej rozgrzewce to zaczynamy. Stajemy sobie ładnie. Pozum widać. Ok. Os. Stay down. Mokso. Zamykamy oczy. Otwieramy oczy. Szamini, rej. Os. Sikani, rej. Os. Tkani, rej. Os. Kierowcu. Rej. Os. Os. I zaczniemy tradycyjnie od króciutkiej rozgrzewki. Pobiegamy troszeczkę, a więc łapki. I biegnie. Ok, wystarczy równo biodra. Drugą stronę. Na boki rozcieramy jedno koleno, drugie koleno, ok, moja ręka siro. Shiro. Leci tam coś? Naciągamy jedną rękę. Rozluźniamy druga ręka. I maję obie ręce. Shiro. Moje. No jeszcze tutaj technicznie Kuba musiał ogarnąć drugi telefon, żebyśmy mieli podgląd na to, czy się mieścimy w kadrze, ale już wszystko działa. Jedziemy, maje wymachy, idź i sam si tu druk syć patrz tu. Tu. I zmieniamy nogę. Idź. I. Sam. Trzy. Tu. Druk. Syć. Patrz. Tu. Tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Wykrok, jak najmocniej noga w tył, odchylamy tułów, dociskamy biodro i zmieniamy druga noga, jak najmocniej noga w tył, odchylamy tułów i dociskamy biodro. I wystarczy, i luźno biodra, i w drugą stronę. Jeśli mamy parę, to razem, jeśli nie, to sami robimy. Za łapki i odchylamy się, obracamy się raz w jedną, raz w drugą stronę. I wystarczy tyłem do siebie, skręcamy się i klaszczemy łapki.
tarczy, kamaje i robimy po łuku kolano do środka. Eć i sam, trzy, go, rok, sić, hać, go, czu i w drugą stronę. Eć i sam, trzy, go, rok, sić, hać, tu, tu i zmieniamy nogę. Teraz na zewnątrz robimy. Idź, kolano na zewnątrz. Ni, san, si, tu, rok, sić, hać, tu, tu i druga strona. Idź, ni. San, si, tu, rok, sić, hać, tu, tu i luźno biodra. I w drugą stronę. I do tyle, jeśli chodzi o tą krótką rozgrzewkę. Będą potrzebne ciężarki. Jeśli ktoś ma krzesło, to też się dzisiaj przyda. Więc bardzo proszę sobie przygotować ciężarki. Będziemy powtarzali elementy z ciężarkami, żeby wyrobić sobie siłę mięśni. A potem to samo ćwiczenie będziemy powtarzali dynamicznie, bez użycia ciężarków. Po to, żeby sobie wyrobić taki bardzo dynamiczny ruch i odpowiedni nawyk, żeby nasze mięśnie się odpowiednio rozluźniały i napinały tylko tam, gdzie jest to potrzebne. To zaczniemy od podstawowej rzeczy, od powtórzenia sobie samych pozycji. To jest bardzo istotne. Im więcej razy będziemy powtarzali samą pozycję, tym będzie nam to lepiej później wychodziło. Zaczniemy od zenku cudaci. Przypomnę, że to jest szerokość bioder, mieści się między stopami. Stopy staramy się ustawić obie maksymalnie na wprost i tułów powinien być wyprostowany. Zenku cudaci przemieszczamy się, robiąc ruch nogi po łuku, nie pochylając się, nie odchylając się, nie szarpiąc tułowiem, tylko przesuwamy i nie podnosimy się góra dół. I w ten sposób sobie pochodzimy parę razy do przodu. I san, i shiro, ech, ni, san. Taka ważna rzecz, nawet jeżeli robimy same przejścia bez dynamicznych ruchów, staramy się wyrobić sobie taki naturalny nawyk, żeby przy każdym ruchu robić wydech i krótkie spięcie mięśni, zanim skończy się nasza pozycja. To będzie nam potem pomocne przy wykonywaniu wszelkich innych technik ręcznych i nożnych. Pozycja kibadachi to jest tak, jakbyśmy połączyli obie nogi, jedno zenku cudachi i drugie zenku cudachi. Kibadachi dokładnie to są te dwie nogi ułożone w ten sposób równolegle do siebie. To nie jest ani kolano na zewnątrz, ani nie wypychamy kolana w przód, nie stoimy w ten sposób, nie garbimy się. Tułów jest wyprostowany, kolana są na zewnątrz. I teraz będziemy poruszali się w pozycji kibadachi. Przejście wygląda w ten sposób, że stawiamy stopę za stopą, przekładamy nogę. Idealnie jest, kiedy nie stawiamy nogi przed stopą. Ciężko jest nam postawić stopę, ja stanę dalej, żeby było widać, ale będzie nas widać, żeby całą nogę wyprostowaną. Stawiamy stopę na palcach i kiedy przenosimy ciężar z jednej nogi na drugą, to przestawiamy dopiero stopę i stopa powinna znajdować się na jednej linii i to można sobie sprawdzić, jeżeli będziemy mieli namalowaną kreskę albo naklejoną taśmę, że będziemy poruszali się w tej samej linii. Jeśli nie mamy żadnej kreski, to w łatwy sposób to można sprawdzić. Jeżeli zaczynamy z jednego punktu
i zrobimy ileś przejść do przodu i wrócimy z powrotem. Jeśli będziemy na tej samej linii, to znaczy, że poruszamy się dobrze. Jeśli natomiast się przesuniemy, to w kihonie jest to taki drobny błąd w walce, w starciu z partnerem. Nie ma to wielkiego znaczenia, bo liczy się taktyka, natomiast ścisły szablon, jeśli chodzi o samo wykonanie techniki, nie ma większego znaczenia, bo znaczenie ma umiejętność wykorzystania wszystkich elementów. Teraz poruszamy się w kibadachi. Kolana ugięte, plecy wyprostowane i przechodzimy. Edge, noga z przodu przestawiamy, wracamy do kibadachi. Tu też nie podnosimy się góra dół. Edge i znowu przejście i z powrotem. Edge i jeszcze raz. Edge. Pamiętamy o wydechu i głowa powinna patrzeć w stronę, w którą idziemy. I wydech i z powrotem. Edge. Pamiętać o tym, żeby się nie podnosić do góry. I trzecia taka podstawowa pozycja to jest pozycja kokutsudachi, gdzie ciężar ciała spoczywa na nodze z tyłu. Stopy ustawione są w pozycji tak zwanej literki L, dlatego tą pozycję sobie tłumaczymy jako pozycja L-dachi. Ułożenie kolan, ciężar ciała 70-80% na nodze z tyłu, natomiast rzut kolana jest za piętę nogi, która ustawiona jest z przodu. Pamiętać o tym, żeby nam kolano nie uciekało, to już jest kwestia bioder. Ja stanę po ukosie, żeby to nie wyglądało, że biodra są albo w jedną, albo w drugą stronę skręcone. Oba biodra idą na zewnątrz. Błędem też jest, jeśli mamy za bardzo ugiętą nogę z przodu, to już nie jest kokutsudachi. Kokutsudachi. Stopa jest bardziej wyciągnięta do przodu i poruszamy się w pozycji kokutsudachi. Stajemy sobie i przechodzimy. Edge, stopa do stopy, przenosimy ciężar ciała. Nie należy w ten sposób klaskać, tylko stopy poruszają się po parkiecie. Sam i shiro. Edge. Nie pochylamy się. Tu nam biodro wciąga naszą pozycję. Sam, biodro wciąga. Jeszcze raz. Edge. I wydech pamiętać. Sam i shiro. Edge. I biodro pracuje. Sam. Ok, wystarczy. To są trzy podstawowe pozycje i na nich bazuje cały kihon, na nich bazuje całe kumite, oczywiście dopasowane do odpowiedniej sytuacji. Teraz zrobimy sobie z ciężarkami, także bardzo proszę wziąć sobie ciężarki. Mając na uwadze to, że trenują osoby z niższymi stopniami i z wyższymi stopniami, będziemy robili kihon, czyli te podstawowe elementy z zakresu tych niższych stopni i też kihon z zakresu wyższych stopni, żeby każdy mógł sobie na czymś pracować. Ale podstawy należy szlifować i doskonalić jak najczęściej. To będzie powodowało, że nasz poziom wyszkolenia będzie cały czas odpowiednio wysoki. Stajemy w zenkutsudachi. Przypominam, blok Gedanbarai, obie ręce pracują, przechodzimy w Gedanbarai, ręka z góry. Na dół kolano powinno być lekko ugięte, bo kiedy będzie potrzeba wykonać gyakuzuki, to wypycha nam biodro, ale teraz robimy samo Gedanbarai. Edge. I tu już jest sygnalizowany wydech. Shiro, edge. I sam. Jeszcze raz. Edge. I sam. Edge. I sam. Bardzo ważne jest, żeby teraz z ciężarkami nie robić takiego zatrzymania. Nie robimy kime, ale nie robimy też zatrzymania rąk. Nie zatrzymujemy rąk i robimy drugi ruch. Robimy jeden płynny ruch. Teraz dołożymy do tego uderzenie, czyli technikę gyakuzuki. Gyaku znaczy przeciwny. Uderzenie przeciwną ręką
do nogi na dwa tempa Gedan Baraj, na drugie tempo będziemy robili Gyakuzuki, ale wszystko robimy powoli, dynamicznie zaraz będziemy wykonywali. Stajemy w zenku Tsudachi i idziemy. Idź, Gedan Baraj, ni, biodro, Gyakuzuki. Idź, Gedan Baraj, ni, biodro, Gyakuzuki. Idź, ni, Ishiro, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Teraz odkładamy ciężarki. Teraz starać się robić jak najmocniej, w jak najkrótszym czasie wykonamy samą technikę, nie całą kombinację, tylko pojedyncze techniki. Stajemy w zenku Tsudachi i teraz będziemy robili blok Gedan Baraj luźno. Kime jest dopiero na samym końcu. Nie spinamy się wcześniej, nie siłujemy się sami z sobą. Mamy wykonać technikę Kime jest na samym końcu. I idziemy do przodu. Edź. Ni, san, shiro, ech, ni, san. Teraz dążymy do tego Gyakuzuki. Przypomnę, że po Gedan Baraj to biodro pracuje. Nie robimy tylko ruchu rękami, bo to wygląda podobnie, ale ma zupełnie inne znaczenie. To jest tylko ruch, natomiast gdzie jest kime i praca biodra, to już jest technika i na to proszę zwracać uwagę. I robimy na dwa tempa. Kuba będzie robił na jedno tempo. Starsze stopnie bardzo proszę, żeby robiły na jedno tempo, ale nie za szybko. Kończymy jedną, kończymy drugą technikę. Robimy ec, i, ec, i, ec, i, ishiro, ec, i, ec, i, ec. I ok. I to jeśli chodzi o technikę Gedan Baraj Gyakuzuki, powtórzyliśmy sobie tak, jak sobie zaplanowano. To samo zrobimy z blokiem Ageuk. Najpierw z obciążeniem, powoli z ciężarkami, a potem będziemy robili dynamicznie bez ciężarków. Więc bierzemy ciężarki. Przypomnę, że blok przejściowy jest podobnie jak do Gedan Baraj. Ręce się krzyżują nie w ten sposób, tylko jedna ręka chroni dolny poziom, druga ręka chroni górny poziom i wtedy właściwie wykonujemy blok. Oczywiście ciężarki nam troszeczkę przeszkadzają, żeby nasze ręce były jak najbliżej ciała, zwracać uwagę też, żeby się nie uderzyć w głowę, ale robimy ten ruch powoli, na pewno jest to bezpieczne. Samo ageukę robimy. Idź. Przypominam, kolano lekko skręcone. I san. Ważne jest, że przy przechodzeniu, jeśli w kihonie wykonujemy ileś powtórzeń, żeby to nie wyglądało, że my robimy same ruchy rękami bez żadnego bloku, bo to jest tylko przełożenie ręki z miejsca na miejsce. Jeden blok tu musi być, blok przejściowy muszą być dwa bloki. Dwa bloki i o tym należy pamiętać. I robimy przejścia do tyłu. Ec. I bloki przejściowe. San. I dokładamy do tego Gyakuzuki. Pamiętając o tym, że przy bloku jest biodro po ukosie. Przy Gyakuzuki zamykamy biodro. Kolano nam nie ucieka. Kolano pracuje tylko przód, tył. I idziemy do przodu. Ec. I Gyakuzuki. Ec, blok przejściowy. Ni, Gyakuzuki. Ec. Ni, ishiro. Ec. Ni, ec. Biodro. Ni, ec. Ni. Odkładamy ciężarki i to samo zrobimy, ale dynamicznie. Najpierw sam blok ageukę. Przypomnę, że kime dynamika jest tylko na samym końcu. Nie robimy takich podwójnych elementów. Nie zatrzymujemy powietrza w środku. Wyrzucamy całe powietrze na zewnątrz. I robimy. Tylko ageukę samą za chwilę. I san. Ishiro. I san.
zakładamy dia Kuzuki. Kuba będzie robił na jedno tempo, ja będę robił na dwa tempa, żeby było łatwiej. Ech, i, ech, i, ech, i, i shiro, ech, i, ech, i, ech, i, ok, i wystarczy. Przerobiliśmy dwa takie ważne, podstawowe bloki. Teraz troszeczkę ręce sobie odsapną, a skupimy się na technice nożnej, żeby nam nogi za bardzo nie ostygły. Zenku Tsudachi. Troszeczkę nie robimy niskiej pozycji, troszeczkę wyższą pozycję, bo będziemy kopali w miejscu. Będziemy kopali nogą zakroczną, czyli tą nogą, która jest z tyłu. Bardzo istotne jest, żeby trzymać gardę, zasłaniać swoje ciało i nie sygnalizujemy, nie rozkładamy rąk na zewnątrz, nie pochylamy tułowia. Praktycznie do momentu, kiedy kolano znajdzie się do góry, nasze ciało powinno praktycznie zostać w miejscu. Stań po okosie. Z ważnego takiego punktu. Jeśli ja będę robił jakikolwiek ruch do przodu, jeśli ja będę robił ruch do przodu, to ty się troszeczkę odsuwa. Jeśli ja zrobię taki ruch, to Kuba się już odsuwa, tak? Więc sygnalizuję, zanim moja noga zrobi ruch, to już przeciwnik zareaguje. Natomiast jeżeli najpierw wyciągnę kolano i teraz będę próbował robić, to mam większe prawdopodobieństwo na to, że partner zostanie trafiony tą nogą, że zdążę wykonać technikę, bo to będzie sygnał, ale dopiero w ostatnim momencie. Natomiast wszystkie te dodatkowe elementy przy ruchu, odkładanie rąk, pochylanie tułowia, ciągnięcie całego tułowia do przodu, to będzie powodowało, że w samej walce będzie miało to ogromne znaczenie. Także teraz będziemy robili Maigiri z Zenku Tsudachi na dwa tempa. Tempo Ich to jest wyciągnięcie samego kolana, tempo Ni to jest Maigiri i przejście do przodu, tak? Zatrzymujemy się, pozycja Kamae. Przypominam, Ich, wyciągamy samo kolano, nie pochylamy się do przodu. Samo kolano jak najszybciej wyciągamy. Ich, Ni, Maigiri. I ważna rzecz, żeby po kopnięciu na noga nie spadała, staramy się, kopiemy, noga wraca, kolano jak najwyżej, bo wtedy jesteśmy w stanie zdecydować, gdzie nasza noga ma wylądować. Natomiast jeśli tą nogę pchamy, ta noga spada, nie kontrolujemy tego i bardzo łatwo wtedy podciąć i można stracić równowagę. Na dwa tempa przypomnę, ecz, samo kolano i magiri, ecz. I cofamy się troszeczkę, tak żeby każdy miał miejsce. Jak mamy miejsce tylko na dwa kopnięcia, to po dwóch razach się cofamy. Kamae, ech, ni, ech, ni, ech, ni i cofamy się. Przypominam, żebyśmy oddychali. Kamae, jeszcze raz robimy ech, ni. Ech, ni, ech, ni, i cofamy się. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na taki ważny dosyć element, żeby to nie był ruch nogi. My mamy zrobić tak, jakby nas ktoś uderzył w brzuch i ściągnął to nasze mięśnie. Jak najkrótszy czas spięcia mięśni brzucha, wtedy ta technika jest o wiele szybsza. Jeżeli my będziemy robili tylko ruch nogi, to on będzie zbyt wolny. My musimy robić to jak najszybciej. Jak najszybciej. I tu ogromne znaczenie mają mięśnie brzuch. Teraz zrobimy Kizami Maigiri, czyli będziemy kopali przednią nogą. Kamae, pozycja walki. Nie kopiemy nogą z tyłu, tylko kopiemy nogą z przodu. Tu też to ma znaczenie. Stań na chwilę, tak? Tak, żebym ja mógł się oprzeć. Jeśli podniosę nogę, to normalnie powinienem się przewrócić. Ja muszę zdążyć kopnąć, zanim moje ciało spadnie. Nie możemy się odchylać po to, żeby kopnąć,
bo w momencie, kiedy się odchylam, to już jest jakiś czas. My musimy jak najszybciej zrobić ten ruch do przodu, że zanim upadniemy na dół, ta noga nasza zdąży wrócić na swoje miejsce. Kamae. I teraz tylko przednia noga robi ruch. Trzymamy ręce i robimy. I z wydechem. San. Si. Go. I zmieniamy nogę. Ja nie oczekuję i nawet nie wymagam, nie chcę, żeby ktoś robił wysoko tą technikę. Nie ma takiej potrzeby. Wysokość pasa w zupełności wystarczy. To już jest ta górna granica, żebyśmy mogli zatrzymać partnera. Można nawet zrobić to kizami na wysokość kolana, bo wtedy też jesteśmy w stanie zatrzymać partnera, ale staramy sobie podnieść troszeczkę pułap i kopiemy na wysokość pasa. I druga noga robi. Edź. I dynamiczniej. Sam. Pamiętajcie, jest taka ważna zasada. Jeśli robię, bo to na przykładzie Gyakuzuki będzie prosto pokazać. Jeśli robię powoli wydech, to ciężko jest mi zrobić szybką technikę, tak? Szybką technikę nie da się. Im szybciej robimy wydech, tym szybsza będzie nasza technika. Jeśli będziemy robili wydech powoli, to choćbym chciał, to moja ręka będzie robiła wolniejszy ruch. Natomiast jeśli będę starał się robić szybki wydech, to moja technika będzie starała się dogonić ten wydech i na to proszę zwracać uwagę. Nie zaciskamy zębów, nie robimy takiego ruchu, nie ściskamy tutaj naszego przełyku. Staramy się, żeby to powietrze wychodziło naciskane przeponą jak najszybciej. Im szybszy ruch wydechu powietrza, tym będzie łatwiej nam robić szybką technikę. I robimy to samo, ale teraz robimy jeszcze bardziej dynamicznie. Zwracając uwagę na to, że tu ma być jak najszybszy wydech. Tak? San, si, go. I zmieniamy druga strona. Ex, i, san, si, go. Połączymy sobie teraz te dwie techniki. Zrobimy maigiri i kizami maigiri. Kolejność to w zależności od tego, jak się ustali. Jeśli chodzi o kihon, to jest bez znaczenia. Zależnie jak sobie ustalimy, czy robimy najpierw nogą zakroczną, potem nogą wykroczną. Natomiast w walce ma to już znaczenie, jeśli chodzi o taktykę wykonania. Czy najpierw chcemy zaatakować, a potem zatrzymać partnera? Stań po ukosie. Jeśli partner stoi w odpowiednim dystansie, to czy najpierw chcemy wykonać kopnięcie, a potem zatrzymać partnera, który będzie próbował robić kontrę? Czy najpierw zatrzymujemy partnera, a potem wykonujemy samą kontrę. To są takie dwa rodzaje tej kombinacji, którą można wykorzystać. My teraz będziemy skupiali się na tym, żeby najpierw zrobić kizami maigiri, czyli zatrzymanie przednią nogą, a potem dynamicznie robimy nogą zakroczną. Kamae, nie zapominamy o tym, ręce przy kopaniu nie biorą udziału, więc trzymamy gardę tak, jakby nam były ręce niepotrzebne. Uwaga, ecz, ni, i cofamy się, kamae, ecz, ni, ok, wystarczy. Wrócimy sobie jeszcze do dwóch bloków, zrobimy sotołkę i szutołkę i potem przejdziemy do elementów kata. Ostatnio robiliśmy kata z niższej grupy, dziś powtórzymy sobie kata z wyższej grupy. Zrobimy kata Heian Nidan i kata Heian Godan. Teraz bierzemy swoje ciężarki. To szybki łyczek wody. Jeśli ktoś potrzebuje ciężarki i stajemy na swoje miejsce. Kamae. Przypomnę, blok przejściowy przy sotołk, jedna strefa, druga strefa i dopiero robimy właściwy blok. Nie uderzamy ręką z góry, ręka zjeżdża tak jakby było, takie były schody
z góry na dół. To jest tak, jakby nasza ręka zjeżdżała po poręczu. Ona musi równo zjeżdżać. Nie uderzamy na dół, tylko skręcamy mocno biodro, tak żeby nasze ciało było chronione całym przed ramieniem. Powoli robimy. I pamiętamy, robimy wydech, san. Nawet jak robimy powoli, to wydech musi być. Shiro, ech. I san. Jeszcze raz do przodu, ech. I san. Jak najbardziej biodro skręcamy, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że tak jest biodro na wprost i staramy się robić rękę. No jest to trudne do wykonania w tym momencie. Musimy mieć biodro skręcone, wtedy całe nasze ciało jest chronione. Teraz to samo zrobimy, ale z blokiem jaku z łuki. Kamae. I robimy. Idź. I jaku z łuki. Idź. Blok przejściowy. I najpierw biodro, potem jaku z łuki. San. Si. Biodro, jaku z łuki. I shiro. Idź. I san. Pamiętamy o wydechu. Si. Go, rok i odkładamy ciężarki. Teraz zrobimy to samo, ale bardzo dynamicznie. Powtarzaliśmy to już wiele razy. Bardzo proszę, żeby podnosić sobie poziom trudności, żebyśmy mogli zauważać sami swoje postępy, żebyśmy mogli cieszyć się z takich małych kroczków do przodu i żeby te kroczki były robione bardzo równo, żeby było widać, że nasza praca przynosi efekty. Jeżeli ktoś będzie robił, właściwie będzie udawał, że coś wykonuje, to nie będzie efektów tego ćwiczenia, nie będzie zadowolenie. To jest taka wielka zależność. Jeśli jest praca, to są efekty. No, jest też takie powiedzenie, nie ma pracy, nie ma kołaczy bez pracy. Jeśli nie będziemy pracowali, to nie będziemy mogli widzieć naszych efektów i to przekłada się na każde zajęcie, niezależnie od tego, co to w ogóle jest. Teraz robimy samo sotołkę, dynamicznie, bardzo dynamicznie. Kamae i robimy. Ech. I san, shiro, ech. I san. Dla starszych stopni proszę, żeby zwracali uwagę na to, że nie ma zatrzymania tutaj rąk. Nie ma kimy. Nie ma kimy, chyba że napotkamy opór, to oczywiście wtedy będziemy musieli zareagować. Natomiast jeśli nie ma żadnej przeszkody, to kimy jest dopiero na końcu. Dokładamy do tego technikę jaku z łuki. Ja robię na dwa tempa, Kuba robi na jedno tempo. Ecz, ni, ecz, ni, ecz, ni, i shiro, ecz. Ni, san. Ok. I dołożymy do tego pozycję koku tsudachi i shutouke, koku tsudachi, skibadachi, równo ciężar jest rozłożony na obie nogi. Przechodzimy do koku tsudachi i będziemy sobie robili shutouke ze zmianą pozycji. San skibadachi. Tak, przodem. I będziemy robili przełożenie. Pamiętajmy, nie krzyżujemy rąk w ten sposób. To jest błąd i często jeszcze błąd się pojawia taki, że uderzenie ktoś robi z dołu. Najczęściej jest to wtedy, kiedy krzyżujemy w ten sposób ręce, bo bez znaczenia, czy ja tą rękę będę miał tak, czy ja tą rękę będę miał tak, to ona z podobnego punktu wychodzi. Musimy mieć jeden poziom, poziom niski, średni, poziom wysoki, blok przejściowy i dopiero stąd schodzi nasza technika. Zwracać na to uwagę. Kibadachi i robimy shuto w koku tsudachi na boki. Ech. I san. Si. I sprawdzamy sobie co jakiś czas pozycję. Nie robić w ten sposób, że patrzymy, bo tak się nauczymy. Tu musi być wyprostowany. Robimy technikę, robimy i dopiero wtedy kontrolujemy naszą pozycję. Uwaga, ecz, ni, san. Pamiętając o blokach przejściowych, luźno robimy, ecz,
I san. I patrzymy na pozycję. Jeśli coś jest do poprawy minimalnie, staramy się to korygować. W naszej głowie będą zapisywały się właściwe schematy. Wszystkie rzeczy, które zauważamy, że są coś nie tak, gdzieś palce nam uciekają, my to korygujemy, to w naszej głowie nanosi się poprawka. My to zapamiętujemy i w ten sposób jesteśmy w stanie sobie tą metodą powtórzeniową, metodą wskazującą, czyli wskazujemy, który punkt jeszcze był niedokładnie zrobiony, jesteśmy w stanie eliminować nasze błędy i doprowadzać do tego, że nasza technika jest doskonalsza. I jeszcze parę razy sobie robimy, pamiętając o tym, że tutaj musi być dynamiczny obrót bioder. To biodro musi zdecydować, my nie przestawiamy nogi, tylko to nasze biodro nas obraca w jedną, w drugą stronę, a my staramy się zrobić kimę w bloku. Po bloku ta ręka idzie na dół i robi szuto. Szuto, czyli kantem dłoni. Robimy jeszcze parę razy. Ni, san, si, go, rok, sej, hać, kio, jo. Ok, wystarczy, rozluźniamy nogi. I to tyle, jeśli chodzi o kihon. Teraz skupimy się na powtórzeniu elementów z kata. Heian Nidan, czyli Nidan drugi poziom. Stanąć sobie tak, żeby można było mieć miejsce na boki do kopnięcia nogą w tył i robimy od pierwszych elementów. Przypomnę, że my nie przekładamy rąk, nie cofamy tej nogi, tylko obniżamy środek ciężkości, wyrzucamy obie ręce. Obie ręce robią dwa bloki bokiem, z boku ręka chroni głowę i od przodu ręka chroni głowę. Pierwszy ruch robimy. Staniemy sobie tak, żeby nas było widać. Kuba stanie w ten sposób, ja stanę w ten sposób. Będzie nas lepiej widać. Powoli robimy. Ni, sokouk, uracuki, san. Ręce z boku, przekładamy ciężar ciała, ja się znowu odwrócę. Ni, sot, ura, san. Teraz w tej pozycji, przypomnę, dostawiamy nogę. Nie przesuwamy całego ciężaru, tylko sama noga idzie. Ręce wracają na biodro, stąd kopiemy yokogeri uraken. Ta sama ręka, ta sama noga i ten sam poziom. Nie może być, że ręka jest wysoko, noga jest nisko. Jeden poziom musi być wykonany. Od początku zrobimy sobie i będziemy robili dalej. Ec, ni, san. Ec, ni, san. Ec, ni. Ec, ni, san. Nukite. Przypominam, że tu jest pierwsze kiaj. Ja się odwrócę, będę robił tak, żeby było widać. A Kuba robi tak, jak wygląda kata. Ja wiem, że część z Was patrzy w monitor, więc będzie starała się obrócić tak samo jak ja. Robimy. Eć. Szuto. Ni. Szuto. Eć. Ni. Eć. O to mi chodziło, żeby teraz było widać, co ma być robione. Ja będę liczyć troszkę wolniej. Eć. Magili jaku z jakimś postawieniem. Eć. I san. Eć. Z boku ręce. Moro te łukę. Biodra są skierowane do przodu. Nie na bok. Do przodu. Zamknięte biodra. I robimy dalej. Eć. Genam baraj. Age shuto. Age łuk. Eć. Ni. San. I tu jest drugie kiaj i wracamy do pozycji wyjściowej. Bardzo ważne jest, żeby starać się ćwiczyć kata takimi kawałkami. Jeśli ktoś zaczyna naukę nowego kata, to najpierw powinien się skupić na tym, żeby nauczyć się samego schematu, nie zwracając uwagi na rytm. Jednak bardzo proszę, żeby nie zapominać o wydechu. Jeśli robimy takie techniki, które już znamy, to starać się, żeby
wykonywać w miarę mocno tą samą technikę, robić tylko dłuższe przerwy, żeby można było skupić się na samej technice, na samym schemacie. Natomiast jak już opanujemy schemat, to fajnie, gdyby można było ćwiczyć sekwencję tak, jak ono ma odpowiedni rytm. To jest tak, jakbyśmy próbowali zagrać jakiś utwór i zwalniamy to odtwarzanie albo przyspieszamy. I zwolnienie, i przyspieszenie jest takim fałszem w muzyce, tak? Ono musi mieć odpowiedni rytm. Wtedy jest ten dźwięk idealny. I u nas też nasze wykonanie musi mieć odpowiedni schemat i odpowiedni rytm wykonania. Nie za szybko i nie za wolno. Teraz powtórzymy sobie kata Heian Godan. Godan, czyli piąty poziom. Robimy. Powoli. Pamiętając o tym, to tyczy się wszystkich kata, że w tą stronę, w którą wykonujemy jakikolwiek blok czy atak, najpierw ruch robi głowa. Są pewne wyjątki w kata, ale to są tylko wyjątki. W zasadzie wszystkie elementy właśnie wyglądają w ten sposób. Powoli robimy. Ić, uciuk, ni, jakuzuki. Pamiętając o tym, żeby nie skręcić kolana, tylko tyle, ile nam pozwoli nasza ręka. San, nie robimy tego ruchu daleko, tylko jak najbliżej. Kagizuki, w dół ręka, w dół ręka. Kolana nie są przesadnie ugięte, nie są wyprostowane, są delikatnie zgięte, naturalna pozycja. W drugą stronę głowa, ich. I san, głowa i robimy. Zrobimy sobie to od początku i polecimy z technikami dalej. Robimy ich, ni, san, ich, ni, san, ich, morotyłk, ni, z biodra, dziudziuk. Ręce są skrzyżowane, w prawo kata powinna mieć lewa ręka do góry, zazwyczaj robimy kata w lewą stronę, czyli prawa ręka powinna być do góry. Ich, otwarte ręce, dziudziuk. I teraz idź, skręcamy sobie dłonie, łokieć przy ciele, palce razem, do przodu jest idź, tetsui, ręka wraca na biodro i do przodu oizuki, tu jest pierwsze kiai. Ja się teraz odwrócę, Kuba będzie robił w drugą stronę, ja się odwrócę, żeby było widać. Teraz jest idź, skręcamy się w biodrze, robimy sotouk, mikatsuki giri, gedan barai. Idź, od dołu ręka, nie od góry, od dołu. Z dołu ręka robi blok, z góry w drugą stronę. Robimy haishu uke, idź, mikatsuki geri i robimy enki, uderzenie łokieć w naszą dłoń. I robimy dalej, idź, w dół. Dłoń na przedramieniu pracuje, wspomagamy sobie to uderzenie. Kagizuki. Druga noga jest lekko na palcach, stopa jest na wprost. Idź, teraz jest eldachi, wracamy. W ten sposób wykonanie. Czasami spotyka się formę, że ręka jest zamknięta, obie formy są dobre. I teraz jest wyskok, ja go powoli pokażę. Skręcamy się w biodrze, ręce idą na biodra, wyskakujemy do góry i spadamy w dół do dziudziukę, w kosadachi, w kakedachi. Wtedy jest drugie kiai. Spróbujemy to zrobić. Ić. Ni. Morotełk. Teraz jest. Ić. Age shuto. Gedan shuto. Ni. Do zenkutsu dać. Shuto uke. Tutaj robimy nagashi shuto. Dołem. Blok przejściowy otwartymi rękami. Ić. Przestawiamy nogę z tyłu. Do kokutsu dać. Idź, ściągamy nogi, już się odwrócę, teraz będzie mnie widać. Idź, obracamy się na palcach, skręcamy się. Age shuto, lewa ręka, gedan shuto, do przodu, shuto, nukite w dół i kokutsu dachi, robimy blok, pamiętając o tym, żeby ta ręka nie była odgięta,
i była przygięta jedna wysokość, starać się, żeby tu był kąt prosty. Powtórzymy jeszcze sam ten element w tą stronę. H I San H H I San i wracamy do joi. Jeśli ktoś ma warunki do tego, żeby poćwiczyć sobie na zewnątrz, to bardzo proszę starać się wykonywać całe kata, żeby nie zaprzepaścić tego, że my znamy cały schemat, a teraz robimy go kawałkami, odwracamy się, bo takie mamy warunki w domu, żeby to nie wpłynęło na potem na sam schemat w czasie wykonywania, bo jeśli ktoś będzie zastanawiał się, co ma zrobić w kata, to na pewno ta kata nie będzie dobrze wykonana. W kata, żeby dobrze zrobić, to trzeba mieć taki wymyślony guziczek w głowie. Staję, zapowiadam kata, robię ukłon, bo to jest bardzo istotne przy wykonaniu kata. Staję w joj, czyli jestem przygotowany i w myślach włączam sobie ten guziczek. Wyłączam myślenie. Nie myślę, co mam zrobić. Nie myślę, jak mam zrobić. Po prostu wykonuję. Tylko wtedy nasze kata będzie wykonywana. Jak ja będę się zastanawiał, czy ja mam lewą, czy prawą ręką zrobić jakikolwiek ruch, to nasze wykonanie będzie chaotyczne, będzie nerwowe i na pewno nie będzie doskonałe. Będzie taki fałsz jak w muzyce. To jest takie niewłaściwe wykonanie. Chciałbym, żebyśmy, ja sobie rzucę okiem na czas. Musimy jeszcze popracować fizycznie, więc bierzemy ciężarki i troszeczkę popracujemy. Mieliśmy długi weekend majowy. Czas na odpoczynek, to teraz musimy troszeczkę to nadrobić. Stanąć sobie stopy równolegle, stanąć sobie w dwie szerokości bioder i będziemy robili takie ćwiczenie. Tempo ich kibadachi, przypominam, kolana na zewnątrz, ściągamy ręce. Tempo ni, prostujemy nogi, ręce wracają. Tych powtórzeń będzie dużo. Pamiętajcie o tym, żeby nie kolana do przodu, nie pochylamy tułowia, tylko robimy kolana, rozjeżdżają nam się na zewnątrz, przyciągamy ręce i luzujemy ręce w dół. Robimy. Uwaga! Ec, ni, san. Zwalniamy tylko trochę ręce. Si, go. Im wolniej, rok. Z ciężarkami, tym większy efekt ćwiczenia. Ec, ni. San, si, jeszcze wolniej, go, skupiać się na tym, żeby kolana na zewnątrz szły, rok, sić, hacz, kiu, dziu, rozluźniamy nogi, stajemy w zenku cudaci, kamae, i ja liczę dwa tempa, ić, ni, cały czas będziemy robili. Bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na to, żeby nie pracowały teraz same ręce, tylko teraz skręcamy się w biodrze. To biodro musi nadawać nam pierwszy ten ruch i w ten sposób można robić. Ale nie robimy dynamicznie, robimy powolny ruch ręki. I ćwiczymy. Ej, i san, si, robimy wydech, go, rok, sić, prosto plecy, hacz, kiu, ciu, ec, ni, san, si, go, rok, sić, hacz, kiu, ciu. I zmieniamy druga noga. Kamae, ec, ni, san, si, biodro pracuje, go, rok, robimy wydechy, sić, hacz, kiu, ciu, ec, ni, san, si, go, rok, sić, wydech, hacz, kiu, ciu, jeszcze dyszka, ec, ni, san, si, go, rok,
cicz, hać, kio, ciu. I rozluźniamy nogi, rozluźniamy ręce, ale trzymamy ciężarki. Nie ma czasu na całkowity relaks. Stajemy sobie w luźnej pozycji. Teraz pracują same ręce, bez przekręcania tułowia. Same ręce zatrzymujemy nie za wysoko, ręka na wysokość barku, nie w ten sposób przed ramię, w ten sposób robimy rękę. Uwaga, robimy ć. Ni. San. Same ręce. Si. Nie skręcamy barków. Ko. Same ręce. Rok. Si. Hacz. Kio. Ciu. Idź. Powoli. Ni. San. Starać się nie bujać tymi ciężarkami. Si. Nie rozpędzamy ręki. Go. Robimy powoli. Rok. Sycz. Hacz. Kio. Ciu. I rozluźniamy ręce. I kolejne ćwiczenie. Podnosimy ręce w ten sposób. Zatrzymujemy ciężarek. Jedna ręka w bok. Teraz w ten sposób trzymamy dłoń. Nie tak. W ten sposób trzymamy dłoń. Ja będę liczył. Idź. Jedna ręka w bok. Druga ręka. Podkurczamy. I robimy. Idź. Ni. San. Powoli robimy ruch. Si. Ko. Rok. Sycz. Im wolniej, tym dokładniej. Hacz. Kio. Ciu. Jeszcze. Idź. Zatrzymujemy rękę na wysokości barku. Ni. San. Si. Go. Rok. Sycz. Hacz. Kio. Ciu. I rozluźniamy ręce. Nie odkładamy ciężarków. Rozluźniamy same tylko przedramiona. Ręce są w rękach. Trzymamy nasze ciężarki. Trzymamy ciężarki w ten sposób. Teraz popływamy trochę na żabkę. Stopy są równolegle do siebie. Ja będę liczył tempo. Idź. Robimy wejście w dół do kibadachi. W ten sposób płyniemy jakby na żabkę i dopiero się wtedy podnosimy do góry. Bardzo ważne, żeby się nie pochylać przy tym ćwiczeniu. Staramy się zejść w dół, prosto, odpływamy i dopiero podnosimy się do góry. I robimy. Idź w dół, w przód. Robimy łok i wracamy. Ni. Staramy się to oczywiście płynnie robić. San. Najpierw w dół, potem robimy ruch i dopiero potem się podnosimy. Si. Przypominam, że staramy się trzymać kibadachi. Go. Rok. Sycz. Robimy z wydechem. Hacz. Nie pochylamy się do przodu. Sycz. Hacz. Kio. Ciu. Jeszcze płyniemy. Idź. Ni. San. Si. Nisko do kibadachi schodzimy. Go. Rok. Sycz. Hacz. Kio. Ciu. I rozluźniamy. Teraz odkładamy jeden ciężarek.
Jeden ciężarek zostaje w ręce. Stajemy sobie w niskim zenku cudaci. Podpieramy się łokciem o nasze kolano. Trzymamy rękę. Ja będę liczył i teraz pracuję samo przed rami. Nie opuszczamy cały czas ręki, tylko łokieć do góry i będziemy w ten sposób robili ćwiczenie. Żeby plecy nie cierpiały, to staramy się, żeby nasz tułów był podparty pod łokciem o kolano. Schodzimy w ten sposób, unosimy rękę i wyciągamy rękę do góry. I ręka wraca. Ni. San. Si. To. Rok. Syć. Hać. Kio. Jo. Jeszcze pięć. Ić. Same przedramię. Ni. San. Si. Go. I rozluźniamy, zmieniamy drugą stronę. Jeszcze raz zwracam uwagę, żeby nie robić całą ręką, tylko łokieć i pracuję same przedramię. Uwaga, robimy. Druga strona zenku cudaci. Opieramy się tak, żeby tu był równo razem z nogą naszą z tyłu. Łokieć do góry i robimy. Ni. Im wolniej, tym dokładniej jest. San. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Kio. Jo. Ić. Ni. Sam. Si. Go. I rozluźniamy. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. Jeszcze nam chwila została, to jeszcze sobie zrobimy jedno ćwiczonko. Bierzemy teraz oba ciężarki. Trudne ćwiczenie będzie. Skupimy się tylko na samych rękach. Obie ręce w bok. Ja będę liczył i robimy sobie kółeczka. Ale starać się, żeby nie pracowało całe ciało, tylko pracują same nasze ręce, same całe ramiona pracują. W ten sposób, żeby to kółeczko wyglądało, tak? Czy to będzie kółko w tą stronę, czy w tą stronę, jest bez znaczenia. Ważne, żeby ręce obie były wyprostowane, żeby nie trzymać rąk ugiętych. Uwaga, wyciągamy ręce w bok i robimy. Ni. San. Si. Go. Same ręce pracują. Rok. Sić. Hać. Kio. Ciu. I teraz w drugą stronę. Ni. San. Si. Go. Rok. Syć. Hać. Kio. Ciu. I teraz już odkładamy nasze ciężarki. Rozluźniamy ręce. Jeśli ćwiczyliśmy z partnerem, to robimy os, ukłon do partnera i stajemy ładnie na zbióreczkę. Musum mi dać rej, os, sejzan. W warunkach domowych, ale dla mnie bardzo ważna jest etykieta, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy na dojo, na sali, czy z naszego pokoju robimy sobie dojo, czy ćwiczymy na ogródku, starać się, żeby ten mały kawałek był dla nas tą świątynią do ćwiczenia, a więc powinniśmy starać się zachować wszystkie elementy, jeśli chodzi o etykietę, czyli o szacunek dla miejsca, w którym się znajdujemy. Dlatego wszystko w karate kończy się i zaczyna ukłonem. I o tym należy pamiętać. Szanować swojego kolegę, partnera, czy koleżankę, partnerkę w ćwiczeniach. Nawet jeżeli ćwiczymy sami, to też mamy szacunek do miejsca, w którym się znajdujemy. To jest bardzo istotne, żeby o tym nie zapominać. To nie są suche, wykonywane uderzenia ręką czy nogą. To jest
cała filozofia i to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o trenowanie sztuki walki. Siedzimy prosto, nie garbimy się, prosto cały czas siedzimy, ładnie łapki, mokso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemo, otwieramy oczy. Szamani rej. As. Shihani rej. As. Kani rej. As. Kierotsu rej. Os. Arigato. Ja przekażę, kiedy będzie następny trening. Trening będzie albo jutro, albo czyli w środę, albo w czwartek, albo tylko w czwartek. Będzie to zależne od tego, czy będę miał wolne, to wtedy ten trening na pewno się odbędzie. Widzimy się już niedługo.